A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Ewangelia według Łukasza, 7 rozdział, 12 i 13 werset. Tak, i Pan Jezus tutaj, jak widzimy w tym opisie, jest wewnętrznie poruszony samotną kobietą. Jakiś nieszczęsny los. Wcześniej śmierć męża, a teraz śmierć jedynego syna. W czasach starożytnych oznaczało to dla kobiety życie w ubóstwie i samotności, bez nadziei i perspektyw. Wiele osób towarzyszy konduktowi pogrzebowemu, pocieszają, współczują, cierpią razem z nią. Ich pomoc jest jednak ograniczona. Wtedy spotykają z pewnością nieprzypadkowo tego, który może i chce pomóc, Jezusa, Syna Bożego. On widzi płaczących, ich strapienie, jego serce jest pełne współczucia, gdy zwraca się do tej kobiety: nie płacz. Jezus dotyka noszy, zatrzymuje niosących, zwraca się do zmarłego i wskrzesza go do życia. Mówiąc krótko, Pan Jezus Chrystus zmienia beznadziejną sytuację, a historia kończy się zupełnie inaczej niż kiedykolwiek ktokolwiek spodziewał się. Nawet dziś zdarzają się wydarzenia, które krzyczą, w pewnym sensie krzyczą, obrazy z Syrii czy Ukrainy, rozbite małżeństwa, zniszczone rodziny, maltretowane dzieci i kobiety, straszne choroby, przerażające wypadki, paraliżująca samotność, nieprzejednane serca, zimny egoizm, historie bez nadziei, bez perspektyw. Jezus Chrystus, Pan, jest gotowy pomóc również dziś. Dostrzega, cierpi, interweniuje, mówi, tworzy coś nowego, wnosi w życie światło, miłość i pokój. Krótko mówiąc, On zmienia beznadziejną sytuację. Nawet jeśli pewne sprawy wydają się nierozwiązane i przygnębiające, Pan Jezus, On i tak dba o to, by historie życia zakończyły się inaczej niż wszyscy by oczekiwali. Ta historia o wdowie z Nain pochodzi z Ewangelii według Łukasza, 7 rozdział, 11 do 17 wersetu. Tobie Pan Jezus również chce pomóc, dlatego wołaj do Niego z głębi swojego serca. Pan Jezus chętnie usłucha Ciebie. A jeśli już jesteś pewien, że potrzebujesz Pana Jezusa jako Zbawiciela, bo nie jesteś jeszcze wierzący, to uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.